Cześć, witajcie w open source'owym symulatorze Flight Gear i w trzeciej części poznawania Tupolewa 154B2. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy uruchamianie tego samolotu z Cold and Dark i myślę, że skończymy na planowaniu może lotu, bo też będzie troszkę teorii o nawigacji NVU i nawigacji po ortodromach. Także obecnie samolot jest Cold and Dark, mam też założone tutaj klocki pod koła, to jest ustawienie domyślne, jeżeli chodzi tutaj o maintenance. Dajemy piątkę, idziemy w panel tutaj inżyniera, bo na razie będziemy sobie tylko tutaj operować. I tak, włączamy baterię. Tu zapala nam się czerwona lampka. Ona mówi, że bateria w tej chwili jest drenowana, czyli prąd jest pobierany z baterii. Nawet jak włączymy APU, czy włączymy już silniki, ważne jest też, żeby włączyć falowniki, czyli konwertery prądu stałego na prąd przemienny. Tak, tu mamy magistralę prądu stałego 27 V podpisane. Tu możemy przy okazji odczytać voltomierz, wskazania voltomierza. Te pokrętło akurat do końca nie rozumiem. Tu mamy, wiem, że to jest podpisane sieć, a tutaj tego oznaczenia nie rozumiem. W każdym razie voltomierz coś pokazuje. Amperomierze aż 3 też nam tutaj pokazują pobór prądu. Teraz może włączmy sobie światła. Nav, tutaj włączamy sobie światła nav, żeby dać znać, że operujemy w samolocie. Włączę też sobie światła w kokpicie, żeby było widniej, bo tutaj kokpit jest dosyć ciemny. Teraz włączmy sobie external power unit, bo jednak tutaj troszkę czasu spędzimy w kokpicie, zanim uruchomimy silniki, więc żeby tutaj APU nam nie drenowało paliwa, włączmy sobie external power unit z menu maintenance, tutaj na widoku zewnętrznym. Tak, już zobaczymy, agregat jest podpięty. O raju, gdzie ten widok? No jest, helikopter view. Tak, mamy agregacik podpięty. I teraz, żeby pobierać prąd z external power, mamy tutaj przełącznik podpisany jako źródło prądu, tak? Tu mamy źródło prądu przemiennego. I tak, pozycja górna tego przełącznika to jest przełączenie się na APU. Może jeszcze przybliżymy trochę. Pozycja górna to jest APU. Ampery 0, no bo APU nie mamy jeszcze uruchomionego. Pozycja środkowa to jest w tej chwili pobieranie z baterii, czy też silników w pracy normalnej, a na dole mamy GPU, tak? Tutaj mam podpisane GPU. Teraz pobieramy prąd z GPU. Możemy to jeszcze sprawdzić, żeby sprawdzić ilość herców, voltomierz i amperomierz. Tutaj mamy pierwsze pokrętło, gdzie mamy najpierw silnik pierwszy, drugi, trzeci, ale my nie jesteśmy na silnikach, więc idziemy w to pokrętło. To pokrętło pokazuje nam APU albo GPU, ale coś nam voltów nie pokazuje. Ciekawe czemu. Ok, tu nam pokazuje. Dobrze, tutaj mamy. Wiem, że tu mamy z tego, co kojarzę, napisaną sieć. Sieć pierwsza, druga i trzecia. I tu mamy fazy ABC. Tu mamy silniki, a tu mamy APU i GPU. Ale tu nam amperów akurat nie pokazuje. Ale co też istotne, zgasło nam czerwona lampka przy baterii. To oznacza, że bateria nie jest już drenowana, bo prąd jest pobierany z GPU. Teraz możemy sprawdzić wszelkie lampki kontrolne. Są takie testy na te lampki. Tu mamy pierwszy test na lampki, czy wszystko się świeci. Ja trzeba przytrzymać ten przycisk, ja go przytrzymuję. Tu mamy kolejny test. Tu czy wszystkie lampki się świecą. Tu na dole coś nam się nie chcą świecić. Nie wiem, czy one są operatywne. Aha, one tam migają nam, dobra. Tutaj też te wszystkie lampki związane z pompami paliwa. Tutaj mamy kolejną kontrolę. Czy te lampki nam się świecą? Kolejna kontrola. Tutaj u góry. Czy te ostrzeżenia nam się świecą? I jeszcze na widoku kapitana. O, może tego nie widać. O, tu sobie przychylimy. Tu mamy też przełącznik. Możemy zobaczyć, czy te wszystkie tutaj ostrzeżenia tu i tutaj i tu z boku jeszcze, czy to wszystko i tutaj jeszcze na dole, czy wszystko jest zapalone. Zgadza się, jest zapalone. No i teraz ustawimy sobie plan lotu w naszym road managerze. Ja tutaj posłużę się tym dodatkiem Flight Planner. Jesteśmy na lotnisku w Moskwie, to się zgadza. Możemy sprawdzić, z którego pasa będziemy odlatywać. Możliwe, że to będzie 25 lewy,
ale możemy to sprawdzić komunikując się na przykład z Red Griffinem. Ja tu mam wybrany Small Single Engine. To mi się to nie podoba. Dajmy Settings. Wybierzmy tu sobie jeszcze samolot. Zobaczmy, czy z automatu mi wybierze. Widocznie latałem czymś, co automatycznie nie wykrył. Tak, jest teraz Airliner Jet. Dobrze, musimy sobie jeszcze nastawić radio. W tym celu idziemy na panel 4. I tutaj włączamy sobie zasilanie komów. Tu mamy kom pierwszy, tu mamy kom drugi. Jak damy Ctrl-C, to zobaczymy, że tak, to są komy. I w tej chwili możemy się dostosować, dostroić na przykład do ground. Powinniśmy mieć 121.800, tak, tak jest, na komie pierwszym. Zróbmy radio check. Moscow ground, Tupolevsky Airport, Romeo, Oscar, Mike, radio check, 121.800. Tupolevsky Airport, Romeo, Oscar, Mike, Moscow ground, reading you 5 ATIS, available at 125.125. Dobrze, słyszą nas dobrze. Dajmy sobie departure information. Moscow ground, Tupolevsky Airport, Romeo, Oscar, Mike, request departure information. Tupolevsky Airport, Romeo, Oscar, Mike, Moscow ground, departure runway 07, right wind 70 degrees, 7 knots, QNH 1007. Dobrze, to co chciałem uzyskać to właśnie lotnisko, znaczy pas, numer 7, prawy. Power visibility 25 kilometers, clouds scattered at 1222 feet, moderate rain, correct time 0635 Zulu, end of information delta. Więc zmienię sobie na 07 prawy. Możemy sobie też ustawić lotnisko docelowe. Ja sobie polecę do Rostowa nad Donem. To będzie kod uniform Romeo, Romeo, Romeo. Tu mamy w tej chwili pas jeszcze nie wybrany. Ale z tego co sprawdzałem na tym lotnisku, utwierdzony pas to jest tylko jeden. Ja sobie tutaj może damy Navigator Aerodrome. To już mam wprowadzone, jeszcze nie. Przeniosę to sobie tutaj Send to Route Manager. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Tak, tu mamy informacje o pasach lotniska docelowego. To jest bardzo fajne i przydatne okienko, jak mówiłem w poprzednim odcinku. I tu zobaczcie, że utwardzony pas jest tylko jeden, 2204. Więc ja chcę się posadzić tylko na tym pasie. Tu mamy jakieś turf, nie wiem dokładnie co to znaczy. W każdym razie ja chcę na betonie lądować. I mamy długość pasa 2500 metrów, więc powinna być długość wystarczająca. Dajmy sobie jeszcze, tutaj powinien być metar, nie ma metaru. To lotnisko nie ma metaru, niedobrze. A to mnie zaskoczyło. Has metar, no. Okej. Potrzebujemy kierunek wiatru. Ale dobrze, możemy się posłużyć tutaj aplikacją Windy na przykład, bo tu rzeczywiście nie mamy metarów do tego lotniska, to nawet nam to informuje Windy, ale możemy zobaczyć tutaj po tej animacji, jak ten wiatr tutaj się animuje. No i możemy zobaczyć, że najlepszym pasem będzie tutaj jednak 22, a nie 4. Tak, wtedy będziemy z tej strony lecieli na lotnisko i będziemy wtedy skierowani pod wiatr. A zatem wybieramy pas 22 do lądowania. To okienko zamknijmy. Zamkniesz się? Dobra. Więc tu wybieram w Route Manager 22. Wyślijmy to sobie do Route Managera. Otwórzmy mapę od razu. O, będziemy widzieli też na mapie, jak to wygląda. W tej chwili po prostu mamy od lotniska do lotniska. Więc to nie jest za bardzo to, co chcemy. Jeszcze. Ojej, daleko tam. Dobra. Na razie wprowadźmy sobie jeszcze tutaj, wygenerujmy sobie odlot i przylot. Dodały nam się nowe punkty. Wyślijmy znowu do Route Managera, żeby nam się zaktualizowało też na mapie. O, i widzimy nasze punkty na przykład odlotu. No i to nie jest najlepsze. Tym bardziej widzę, że jakieś punkty się zdublowały. Ale też jeżeli chodzi o nawigację NVU w tym samolocie, zwłaszcza jeżeli chcemy obsługiwać ją ręcznie, a ja chcę tak zrobić, no to te punkty są też zbyt blisko siebie. Bo na początek to ustawimy sobie dwa punkty, ale jak dolecimy do drugiego, to musimy szybko wprowadzić trzeci. Jak dolecimy do trzeciego, to musimy ręcznie wprowadzić szybko czwarty i tak dalej. Jak te punkty są tak blisko, jeszcze przy starcie, gdzie ja tam muszę jeszcze operować innymi
przyrządami kontrolować lot, to będzie zbyt szybko dla mnie. Oczywiście jest też opcja, żeby we FlyGear ustawić sobie automatycznego wirtualnego pilota. To się robi w Navigation and View Calculator i możemy sobie wybrać tutaj Virtual Navigation wtedy. I wtedy FlyGear za nas wszystko zrobi. Tak jakbyśmy mieli rzeczywiście tak nawigatora w samolocie, który się tym zajmuje. No bo tak też było w rzeczywistości, że tak naprawdę pilot tego nie robił, tylko osobny człowiek do tego. Bo tam jeszcze domyślam się, że oni wszystko musieli jeszcze liczyć w miarę na piechotę, bo nie było komputerów. Ale dla mnie te odległości są za daleko, więc ja sobie je poczyszczę. Tu też widzimy, że dodały nam się punkty z wysokościami. Może też warto je zapamiętać, zwłaszcza podczas lądowania. Na jakiej minimum wysokości musimy być przy danym punkcie? Jak ja teraz posuwam, to no niestety stracę tą informację. Tu mamy w stopach, a tu mamy w metrach. Ale tak, usuńmy sobie punkt ten pierwszy. 07R. Dajmy remove. Wyślijmy do mapy. OK. Tu mamy DEP3. Tak, DEP3 nie widzę, więc się pewnie pokrył z 07R6. Dobrze, DEP3 usunę. Wyślijmy do mapy. O, już jest lepiej. No i tak, jak ustawię ten punkt i ten punkt, to jeszcze będę później musiał na szybko, bo to jest niewielka odległość, będę musiał na szybko ustawić punkt piąty, co prawdopodobnie nie zdążę. Więc jeden z tych punktów musimy usunąć. No ja usunę sobie DEP5. Remove. I wyślij do Route Managera. OK, jest zaktualizowany. No to jeszcze sobie kolejne punkty ustawię, ale zobaczmy sobie teraz przylot, jak on tutaj wygląda. I tu na razie wygląda, myślę, dobrze. Tutaj mój przylot będzie wyglądał tak, że w zasadzie złapiemy wiązkę ILS i tych punktów wtedy nie musimy usuwać, bo już nie będę nawigował po NVU, tylko po ILS-ie. Więc w zasadzie nawet te wszystkie punkty jak na razie chyba mogłyby zostać. Więc dodajmy sobie teraz jakieś punkty na trasie. Zaznaczmy sobie nawic i możemy teraz nawigować do dowolnego punktu, tak? Możemy poszukać worów, NDB, fixów, a nawet RSBS-ów, czyli tych radzieckich radiostacji, dlatego że możemy poprzez ten dodatek nawet te punkty ustawić jako punkty naszej trasy. Tak, zobaczę sobie coś na środku. O, tu mamy jakąś radiolatarnię. Jest przy lotnisku. No, są na dwie. Dajmy sobie podpis data i tak, mamy Wora i mamy RSBN-a. Tu przypominam, że RSBN-y mam tylko dlatego, że specjalnie je sobie wgrałem. Odsyłam do odcinka pierwszego. Tam to pokazywałem, jak to zrobić. Tutaj dobrze, zróbmy sobie nawigację do tego Wora. Poszukajmy go sobie, dajemy search, no znalazł nam, zaznaczmy, a tylko przy punkcie tutaj dep i dajmy teraz dodaj. OK, jest nasz punkt na WOR, dajmy teraz wyślij to do routa, OK, jest. Mamy punkt środkowy, w zasadzie też właśnie jak latamy na tej nawigacji NVU po ortodromach, to nie warto wstawiać bardzo dużo gęstych punktów. No bo będziemy mieli więcej roboty, nie? Tak jak już mówiłem wcześniej. Ale nawet na trasie nie trzeba. Po prostu możemy nawet zrobić jedną dużą krechę. Ale ja jednak te punkty trochę wstawię, żeby wam też może trochę coś pokazać, typu jak na przykład zrobić korektę takiej trasy, jak sobie tutaj później korygować to do RDB czy do Wora. Także może tych punktów trochę wstawię, ale też nie za dużo, żeby tutaj się też nie pogubić, tak, żeby mieć też czas na powstawianie tych punktów. Można powiedzieć, że zwłaszcza nie warto robić dodatkowych punktów, jak nie mamy zakrętów. O, tak, jak nie musimy zakręcić, tylko lecieć po linii prostej, to warto lecieć po linii prostej. Może dodam ten punkt, to będzie jeszcze po DEP4. To jest RSBN, tak, i tutaj ten flight planner umożliwi mi dodanie RSBN-a. Tylko my musimy poszukać go po tej nazwie GW. GW, search, no i mamy, pierwszy jest RSBN, nam znalazł jeszcze jakiś inny, ale chodzi mi o ten. Dajmy dodaj, wyślij do route managera, OK, jest. Tak, także tutaj myślę, że będę miał sporo czasu w miarę, żeby ustawić sobie nowy punkt, bo już będę musiał go wklepać ręcznie podczas lotu. Te dwa sobie jeszcze wklepię
na lotnisku. Dobra. Polecimy na ten punkt. Coś tu jeszcze między te punkty można by wcisnąć. Tu będziemy mieli długą prostą. Możemy coś tutaj wcisnąć, tylko tak, tu będziemy jeszcze musieli zaplanować zniżanie i wyrównanie kompasu do lotniska docelowego, więc pytanie, czy będę miał to czas, ale dobra, spróbujemy, tylko tutaj nic nie ma, więc może damy jakiegoś fixa. Ale dobrze, ja może tutaj gdzieś na środku, może gdzieś tutaj. Poszukamy sobie jakiegoś fixa. Może tego Mimra. Tylko to będzie po tym punkcie. Szukaj, zaznacz, dodaj i wyślij do Route Managera. Ok, coś takiego. Jak to wygląda teraz podejście? No, ten punkt UP4 jest mi zbędny. Chociaż tu mamy minimum 1,5 km. Ten punkt sobie usunę, żeby tutaj mieć jednak od razu naprowadzanie. Tak, naprowadzimy się na ALS-a i dalej przechwycimy już ALS-a. Tych punktów nie usuwam, jak mówiłem wcześniej. Nie muszę, bo już nie będę na nie nawigował NVU. Dobrze, mamy taką trasę. Wyszło nam 1036 km. Możemy też wpisać sobie wysokość, tu mamy w metrach, kilometrach, więc podamy 10 tysięcy, czyli 10 kilometrów. Ciśnienie dajmy lokalne, chociaż nie wiem, co to ciśnienie tutaj daje. Ok, mamy, wyśleć jeszcze raz, tak, powinno być. Żeby się upewnić też, możemy pójść w Navigation i Route Manager. To jest ten Route Manager flight gearowy i tutaj też to wszystko powinno być wprowadzone i możemy się upewnić, że wszystko jest ok. Wygląda na to, że jest wszystko ok. I kolejna rzecz to nawigacja NVU. Teraz tak, ustaliliśmy sobie nasz plan lotu, ale to nie wszystko, bo z tym planem lotem ten samolot niewiele zrobi. On musi tutaj skorzystać z tego kalkulatora. Tu widzimy, że mamy wszystkie odcinki naszej trasy, tak? Od lotniska początkowego. Może sobie to pokażmy. Tak, czyli pierwszy odcinek to lotnisko startowe, później punkt 07R6, to jest ten punkt. Później mamy szybko drugi punkt. Tu widzę, że rzeczywiście ten punkt jest za blisko, to jest 5 km, to raczej chyba nie będzie miał sensu. Dlaczego? Dlatego, że on w zasadzie od razu wykręci na kolejny punkt, na ten GW. Więc sorki, ale jeszcze sobie zrobię jeden, nie tutaj, używajmy już tego planera. Ten DEP 4 jednak usuniemy. Dajmy jeszcze raz wyślij. Ok, jest usunięty. Czy tam się przeliczyło? Jeszcze nie, dajmy update. O, przeliczyło nam się. Tak, czyli mamy kolejne odcinki od do. I tutaj mamy dystans. Ten dystans jest od pierwszego odcinka, czyli od naszego lotniska początkowego, do końca trasy. Czyli można powiedzieć, że tu mamy całą długość trasy. To jest 1036,6 km. Ten dystans wyświetla nam się też tutaj. I dalej mamy kolejne odcinki. Tak, czyli na przykład od punktu GW 870,4 km do końca trasy zostało. I tak dalej. Kolejne tutaj parametry to są już parametry, które będziemy wprowadzali do NVU, do tutaj nawigacji tej w tym samolocie, tak, w te okienka. Mamy dystans S w kilometrach. To jest dystans naszej odnogi, czyli od punktu tego lotniska uniform echo echo do punktu 07 Romeo jest 14,9 km. Tak, czyli ta odnoga ma taki dystans. Tu może data usunę. Tak, kolejny dystans, drugi, to jest 151,3 km, czyli od tego punktu do tego mamy 153 km.
151 i 3 km. O. Tak i tak dalej, czyli mamy poszczególne dystanse. Wartość jest ujemna, co warto zauważyć, bo to oznacza, że do tego punktu jeszcze nie dolecieliśmy. No taki tutaj przyjęto format. Jeżeli ten punkt jest przed nami, to robimy wartość ujemną. Znak dodatni by oznaczał, że już ten punkt minęliśmy. Tak tutaj to przyjęto. Dalej mamy coś takiego jak ZPU i to jest kąt. To jest kurs, po którym mamy lecieć. Jest to kurs magnetyczny, po którym mamy lecieć. Tak, czyli jak wystartujemy, to mamy lecieć kursem 0,75. Później mamy skręcić na kolejny kurs 142,42. I wykręcimy tutaj. Oczywiście to wykręcanie już zrobi automatycznie autopilot. Tak, i to są nasze ortodromy, te punkty. Tak, lecimy po takich odcinkach ortodromicznych. Co to oznacza ortodroma? Zobaczmy sobie na Wikipedii. No, mamy obrazek fajny, który nam to obrazuje. Może dajmy pełny ekran. O. Tak, ortodroma to jest po prostu najkrótszy odcinek po kuli. Czyli jak mamy punkt A, powiedzmy nasze lotnisko startowe, i lecimy do kolejnego punktu na naszej trasie, którym będzie punktem B, no to jest najkrótszy odcinek po kuli. I tu jest jeszcze ważne, że ten odcinek leży na tak zwanym kole wielkim, a koło wielkie, tak jak zobaczycie tutaj całe to koło, to jest koło wielkie. I można powiedzieć, że płaszczyzna tego koła wielkiego, warunek jest taki, że musi pokrywać się z centrum tej kuli, no w tym wypadku naszej planety Ziemia. Więc to jest ortodroma i zobaczcie ważną rzecz, jeżeli chodzi o nawigację. Można powiedzieć, że no tu jest południk, można powiedzieć, że kąt między południkiem a naszą ortodromą, no tak strzelam na oko, wynosi powiedzmy 45 stopni. Tak więc można powiedzieć, że ustawimy się na kurs magnetyczny z tego lotniska 45 stopni i lecimy sobie 45 stopni. I tak działa nawigacja w tym samolocie, że raz sobie ustawiamy żyroskopy na 45 stopni na przykład w tym wypadku i nasze żyroskopy będą pilnowały tego kursu i ciągle leciały po tym samym kursie. Ale dlaczego to jest takie ważne? Bo zobaczcie, co się dzieje na przykład w punkcie B. W punkcie B, jak zmierzymy ten kąt, to już nawet wizualnie to widać, że ten kąt jest większy. On już tu sięga, tak? Im dalej tutaj lecimy, tym kąt będzie większy naszego kursu. Ten kąt tutaj będzie magnetyczny jakieś, może nawet 90, może jeszcze nie, może 80 stopni. Ale zobaczcie dalej, jakbyśmy lecieli dalej, to tu już mamy jakieś 90 stopni. A jak będziemy lecieli tu jeszcze dalej, to już lecimy wręcz na południe, tak? Tu wystartowaliśmy bardziej na północ, 45 stopni, a tu już mamy ze 130 stopni. Lecimy na południe. Dlatego latając po ortodromach, nie latamy kursem magnetycznym. Tak? Latamy po prostu, ustalamy sobie na początku jeden kurs, z jakiego wystartujemy i ciągle lecimy w odniesieniu do lotniska startowego. I po prostu lecimy po naszej ortodromie ciągle przed siebie. I właśnie taki jeden odcinek naszej drogi to jest właśnie nasza ortodroma, czyli kurs i długość takiej ortodromy. I takie coś będziemy wprowadzali do naszego samolotu. Tak, także myślę, że rozumiecie ortodromy i rozumiecie to, że te kąty będą nam się zmieniać. Tutaj idąc dalej, ważne jest to, że musimy zaznaczyć deklinację magnetyczną lotniska startowego i deklinację magnetyczną lotniska końcowego. Na podstawie tego oblicza nam się tak zwany fork, czyli rozwidlenie. Tak, rozwidlenie w stopniach. Akurat mamy rozwidlenie plus 5 stopni, przecinek 5, mówiąc dziesiętnie. I co to jest to rozwidlenie? Teraz, żeby zrozumieć rozwidlenie, to właśnie musimy wrócić do tego rysunku z ortodromą. Tak, tu mieliśmy jakiś kąt, z którego zaczęliśmy, na przykład 45 stopni lot. Ale na lotnisku docelowym, no już nie mamy 45 stopni, tu już mamy powiedzmy 90 stopni. I to jest nasze rozwidlenie. Czyli lecieliśmy sobie ciągle 45 stopni, ale dolatujemy do lotniska docelowego. Chcemy teraz przestawić się na lokalne tutaj w lotnisku docelowym w punkcie B na tak na przykład nawigację wedle WORA czy ILS-a. No to się okazuje, że mamy źle ustawione nasze przyrządy żyroskopowe, które nam mierzą nasz kurs. Musimy teraz nasz kurs właśnie o wartość forka przestawić, tak? Bo nam się, można powiedzieć, kursy magnetyczne rozwidliły. Tak, bo lecieliśmy sobie 45 stopni, dolatujemy, a tu mamy 90 stopni. Musimy o 45 stopni zrobić forka, na przykład w tym przypadku, o którym mówię, bazując na tym obrazku. I na szczęście to rozwidlenie tutaj Flight Gear nam przelicza automatycznie. Wystarczy, że my musimy tutaj tylko zadbać, żeby zaznaczyć deklinację magnetyczną lotnisk, bo to jest właśnie liczone na podstawie deklinacji magnetycznych lotniska docelowego końcowego oraz współrzędnych geograficznych lotniska końcowego
znaczy startowego i końcowego. I tam jest w miarę proste obliczenie, może jest tylko jeszcze jeden sinus do obliczenia, więc no, podejrzewam, że tutaj nawigator musiał takie coś liczyć ręcznie. Ewentualnie później, jak linia lotnicza latała może stałą trasą, to już to było wcześniej przeliczane. Także nawigator łatwo nie miał. Ale dobrze, idąc dalej, mamy te nasze ortodromy i teraz opcjonalnie, to nie jest wymagane, można to zrobić teraz, ja to zrobię teraz, można to zrobić może później, gdy jest taka potrzeba. Do każdej odnogi, a w zasadzie do ostatniego punktu tej odnogi, możemy przypisać beacon, czyli radiolatarnię, poprzez którą będziemy korygowali nasz kurs. Po prostu może się okazać, że zrobiliśmy jakiś błąd, jakąś pomyłkę, albo sami odlecimy od naszej trasy, odchylimy się od naszej trasy po osi Z, a później będziemy chcieli wrócić na trasę, więc możemy ten powrót na naszą trasę tak, żeby lecieć właśnie idealnie po naszej tutaj trasie kolorem magenta. Możemy sobie robić korektę za pomocą dodatkowych radiolatarni i to mogą być radiolatarnie VOR oraz RSBN. W oryginalnym samolocie to były tylko latarnie RSBN. Tak? Na VOR-ach wtedy nie latano, bo za czasów ZSRR VOR-ów w Rosji nie było. Teraz wory w Rosji są, w lotnictwie cywilnym są używane. RSBN-y też są, ale teraz bardziej używane przez wojsko i może też, jeszcze nie wiem, czy taka nawigacja jest dalej używana, jak tutaj w tym samolocie, może jest, to wtedy też jest używane. Więc teraz do każdego punktu zaznaczamy sobie punkt, na przykład dajmy pierwszy i szukamy jakiejś pobliskiej radiolatarni, do której moglibyśmy dostrajać ten dany odcinek trasy. Więc szukamy na mapie, żeby szukać albo wora, albo RSBN-a. No jeżeli nie mamy zainstalowanych RSBN-ów dodatkowo, no to musimy już tylko na worach się opierać. Ja tu sobie jeszcze dajmy sobie podpis. Aha, jeszcze włączmy sobie nawid. OK. No i tutaj raz, że mamy RSBN-a, więc mógłbym nawet sam ten punkt podać. Ale może ja podam tego RSBN-a. Jest to OF, więc tutaj wpisujemy w NVU kalkulator OF. Mamy punkt zaznaczony, dajemy dodaj. Tak, i dodały nam się dodatkowe informacje. Ojej, da się to zwiększyć? Da się. Dodały nam się dodatkowe informacje o radiolatarni, beacon. Tak, czyli mamy informację, że jest beacon podpięty, jest nazwa, RSBN, jaki typ, kanał. Jeszcze jest częstotliwość, ale z częstotliwości nie będziemy korzystać, jeżeli chodzi o RSBN tylko, bo przy worach to właśnie będziemy. Mamy jeszcze współrzędne S i Z oraz kąt. To sobie jeszcze zaraz wyjaśnimy. Tu też ważne jest, żeby te odległości nie były zbyt duże, tak? Bo będziemy poza zasięgiem działania takiego RSBN-a. Myślę, że tak właśnie do 250 km można w miarę bezpiecznie używać danej radiolatarni. Przy dalszych odległościach mogą być problemy. No na przykład możemy spróbować tego OF dostroić też do tego drugiego. No myślę, że jest jeszcze w miarę bezpiecznie, 123 i 14. I lecąc dalej, mamy kolejny punkt. Tym punktem jest VOR. A tu może zróbmy jednak na odwrót, bo obok mamy RSBN-a. Tutaj możemy, może jednak polecimy na RSBN-a. Będę trochę kombinował. Tak, żeby wam też pokazać, że się można dostrajać do wora. Czyli zróbmy na odwrót, jak jest ten punkt, to jest ten. A tu mamy wora AP. Poszukajmy sobie wora AP. Search. Znaczy RSBN AP. RSBN AP jest. I dodajmy go sobie. Dajmy, dodaj. Jest. Wstawmy to na mapę. OK, jest. Teraz usuńmy punkt z wora, remove i wyślijmy na mapę. Dobra. Tak sobie tak polecimy, bo teraz przy tym punkcie AP, aha, tu jeszcze musimy sobie zrobić rekalkulację. O. I do punktu AP podamy, nie podamy RSBN-a, tak to się robiło w rzeczywistości, ale podamy wora, tego w pobliżu. To jest wor o nazwie India Whisky Victor. Jest zaznaczony trzeci punkt, dajemy dodaj.
Tak, jest dodany wor i też właśnie możemy dodawać wory i tu mamy częstotliwość tego wora. Idziemy dalej, dalej mamy punkt od AP do MMRA i podajemy dla punktu teraz MMRA. OK. Tak, musimy coś znaleźć tu w pobliżu. Coś tu mamy, tu coś jest, tu jest wor, nie wor, tu jest RSBN QT. Dajmy QT. Tak, za daleko nie jest i myślę, że do kolejnego też spokojnie dodamy QT. Tak jest, do kolejnego pewnie też, chociaż nie wiem, czy to już jest potrzebne. To już jest punkt 22.8, no ale dobra, to już nie będziemy nawigować po NVU, ale okej, niech sobie też będzie. Także mamy dodane pomocnicze radiolatarnie do korygowania kursu. Tak, gdybyśmy się zgubili. Ale okej, teraz mamy te odległości. Co to są te odległości? S, Z i kąt. Ja tu sobie wcześniej przygotowałem akurat inną trochę trasę, ale też startujemy. Tutaj mamy punkt, no punkt pierwszy z lotniska początkowego, czyli tego w Moskwie, do jakiegoś tam fiksa Lemru. Tak, i to jest nasza pierwsza ortodroma, po której będziemy lecieć. Więc ta ortodroma wyznacza nam tutaj S jako dystans z minusem, tak, 64,2 km. I mamy też ZPU, ten nasz kąt, kurs magnetyczny, po którym będziemy lecieć. Tu akurat w tym przypadku 239 stopni i 42 minuty. Tak, czyli to jest to, co już pokazywałem, czyli to jest ta S i ZPU tutaj na naszym kalkulatorze. Idąc dalej, dostawiliśmy sobie radiolatarnię, w tym wypadku RSBN-a, który jest na przykład zlokalizowany tutaj, tak, jako pomoc przy korekcji kursu. I teraz mamy tutaj wartości S, Z i UK. I wartość Z, ta wartość, to jest tak, jakbyśmy sobie poprowadzili prostą od radiolatarni, tak, żeby przeciąć naszą ortodromę, po której lecimy, tak, żeby ją przeciąć pod kątem prostym. I wtedy wyjdzie nam ten dystans Z, który w tym przykładzie wynosi 37 km. No, w tym wypadku też na minusie to zależy od kierunku radiolatarni. Jakby ten RSBN był tutaj na północy, to ten znak byłby na plusie, byłoby wtedy plus 35 stopni. No, tak to wygląda. No i mamy jeszcze długość S. Długość S to jest już od tego przecięcia do Lemru. Tak, i w tym wypadku S wynosi minus 41,7 km. Też na minusie, bo to jest w stronę punktu, którego lecimy, więc ten punkt jest przed nami, więc jest na minusie. Teraz jakby ta radiolatarnia RSBN była gdzieś tutaj, bardziej na zachód niż ten punkt, do którego lecimy, no to wtedy S byłoby na plusie, tak, bo to jakby było, że już go ominęliśmy. OK, idąc dalej mamy jeszcze kąt mapy, jest to UK. W tym wypadku jest to 252 stopnie i 39 minut i można powiedzieć, że to jest ten sam kąt tego wektora S. I oczywiście powstaje pytanie, dlaczego to jest różne od ZPU, skoro to jest ten sam wektor. No bo to jest właśnie kurs magnetyczny, a kąt drogi jest kursem rzeczywistym. A w okolicach Moskwy mamy deklinację magnetyczną około tam 12 stopni. Więc tak to wygląda. I tym są właśnie te wartości. Dlatego to pokazuję, żebyście też zrozumieli, czym są te wartości. Te wartości też będziemy wpisywać do urządzenia, tak, do nawigacji NVU w samolocie. Więc warto wiedzieć, tak, czym te wartości są, które będziemy przepisywać. Także tu mamy wartość S, wartość Z i UK. Jeszcze taka dygresja. Co by było, gdyby RSBN jednocześnie był tym punktem, do którego lecimy? To jakie będą wartości S i Z? OK, macie chwilę na zastanowienie się i pomyślenie sobie odpowiedzi w waszych głowach. A oto odpowiedź. Oczywiście wartości te miałyby wartość równą 0. Tak? S byłoby 0 i Z byłoby 0. No bo bylibyśmy idealnie w tym samym punkcie. Tak? Tak samo, gdyby ten punkt RSBN był w tym punkcie, no to wtedy tylko Z będzie zerem, bo będziemy idealnie na naszej trasie. A mielibyśmy tylko wektor SM. Dobrze, taka dygresja. Ja akurat nie mam takiego punktu na trasie, gdzie byłoby to jednocześnie punktem drogi i radiolatarią do korygowania kursu, więc akurat takiego przykładu tu nie miałem. Ale dobra.
Także tu mamy poustawiane, mamy przeliczone. Dobrze, i to będzie na razie na tyle, na ten odcinek. Zobaczyliśmy sobie, jak ustawić plan lotu. Na razie go jeszcze nie wpisuję w to urządzenie, to sobie zrobimy później. Jeszcze do tego okienka wrócimy. Ale żeby nie przedłużać tego odcinka, to na ten odcinek zakończymy. Było trochę teorii, było trochę o ortodromach. Warto to sobie przyswoić i tak, żeby wiedzieć później też, jak działa nawigacja TKS, którą też sobie umówimy chyba w następnym odcinku właśnie. Także to tyle, do następnego odcinka. Cześć Wam!